Ja wiem, tak naprawdę dopiero dostaliśmy trzeci sezon Heartstoppera, ale pewnie większość z Was już nie może się doczekać kolejnego. Ten tytuł stał się już definicją takiego cozy, uroczego romansu szkolnego, pełnego różnorodnych reprezentacji. No może nie w pełni realnego, bo gdzie znaleźć tylu tolerancyjnych ludzi, którzy zrobią dla nas wszystko, no ale to też taka konwencja, aby ten tytuł robił nam cieplutko w serduszku i pozwalał się odstresować, nie myśleć o problemach. Chociaż trzeba przyznać, że te najnowsze odcinki są znacznie mroczniejsze i poruszają coraz więcej trudnych tematów, no i mogą u niektórych widzów rozdrapywać pewne rany, czy stanowić takie no swoiste warning triggery. Zanim jednak Netflix podrzuci nam czwarty sezon serialu Heartstopper, to hej, ja jestem Wybredna Maruda i gadam z Wami o popkulturze, a dzisiaj przybywam ze listą książek podobnych do serialu Heartstopper. Jeżeli już za nim tęsknicie, jeżeli macie ochotę na podobne emocje, tym razem na papierze, trochę szkolnych dram, trochę miłości, męsko-męskich i damsko-damskich i ogólnie społeczność LGBTQ+, trochę życiowych problemów typowych nastolatków, no to zapraszam do oglądania dzisiejszego zestawienia. Na początek w szybki, bo dość oczywisty sposób podrzucę Wam Heartstoppera, bowiem serial Netflixa powstaje na podstawie komiksów Alice Osman, wydawanych u nas przez wydawnictwo Jaguar, więc jeżeli ich nie znacie, możecie po nie sięgnąć, porównać z ekranizacją i sprawdzić, co się wydarzy dalej. A co do porównania, muszę przyznać, że serial jest całkiem wierną adaptacją komiksów, są nawet takie pewne stopklatki, które są idealnym odwzorowaniem rysunkowego kadru. Potem możecie śmiało sięgnąć po inne książki Alice Osman, bo ta osoba autorska specjalizuje się w tematyce młodzieżowych rozterek przedstawionych z punktu widzenia różnych reprezentacji. Macie więc Loveless, które skupia się na osobach aseksualnych i aromantycznych, Radio Silence z osobami biseksualnymi, demiseksualnymi i homoseksualnymi i z takim motywem toksycznych rodziców czy fobii społecznych. Bardzo podobnie do Heartstoppera jest Bloom, również komiks. Jak się uprzeć, no to główni bohaterowie nawet wizualnie przypominają Nika i Charlie'ego. A w tej historii jeden z chłopców chciałby grać w zespole, ale rodzice chcą, żeby on przejął rodzinną piekarnię, czego on nie chce, a do której zatrudniają nowego, bardzo przystojnego i uroczego chłopca, który gotowanie kocha i być może to on sprawi, że pokocha je również następca ciastowego imperium, nie zdający sobie sprawy, jak bardzo źle wpływa na niego uczestnictwo w zespole muzycznym. Tam nie ma miłych przyjaciół. Tam są toksik ludzie. Kolejna zekranizowana propozycja to Twój Simon, czy też Simon oraz inni Homo Sapiens, bo mieliśmy kilka wydań tej powieści. I mamy tu poruszony temat coming outu, ponieważ Simon pisze maile z pewnym chłopakiem, te wiadomości dostają się w niepowołane ręce i teraz istnieje ryzyko, że o jego orientacji dowiedzą się wszyscy w szkole, więc chłopak waha się między spełnieniem warunków szantażu, a ujawnieniem swojej tożsamości. Arystoteles i Dante to historia spotkania dwóch chłopców, którzy z pozoru nie mają ze sobą wiele wspólnego, ale właśnie dzięki sobie, dzięki tej wspólnej relacji, zaczynają odkrywać prawdę na swój temat, rozumieć siebie, godzić się z pewnymi sprawami. Tu jednak warto zaznaczyć, że fabuła dzieje się bodajże w latach 80., więc niektóre wydarzenia czy dialogi są, no powiedziałabym, na dzisiejsze czasy niedopuszczalne i mało tolerancyjne. Kolejna powieść skupia się na osobie niebinarnej, a bardzo mało o tej reprezentacji słychać, szczególnie na naszym polskim rynku, no bo nie oszukujmy się, nasz język nie jest perfekcyjnie dostosowany i takie zaimki ono, jeno, zrobiłom, byłom budzą jeszcze spore kontrowersje. Wszystkiego co najlepsze to jest historia Bena, które zostaje wyrzucone z domu po tym, gdy ujawnia się jako osoba niebinarna. Zaczyna się mierzyć ze stanami lękowymi, szuka pomocy u terapeuty, więc wiecie, to jest troszeczkę historia Darcy z Heartstoppera, tylko znacznie mniej milutka i urocza, bo tej akceptacji nie znajdzie się tutaj u pierwszej lepszej osoby. A jeśli to my, opowiada o Arturze i Benie, którzy przypadkowo spotykają się w Nowym Jorku. Jeden liczy na piękną historię miłosną, drugi jest świeżo po rozstaniu i nie najlepiej sobie z tym radzi i miłość mu nie w głowie, no ale po tym spotkaniu i dłuższej rozmowie chłopcy zaczynają się zastanawiać, czy przypadkiem to ich zetknięcie nie było jakimś przeznaczeniem. No i ta powieść już jest znacznie cieplejsza, nie tak triggerująca. Fanfic z naszego polskiego podwórka porusza problematykę tożsamości płciowej i samoakceptacji. Główna osoba bohaterska, Tosia, czuje się wyalienowana, nie może się odnaleźć w swoim środowisku, wśród rówieśników, zaczyna nieco uciekać w świat fantazji, w świat tych tytułowych fanfików, które pomagają jej odkryć, że no chyba nie czuje się już Tosią,
Tosią, że w zasadzie Tosiek Tosią nigdy nie był. Autobiografii mnie niestety nie zachwyciło, ale wiem, że ma swoje grono fanów. Nastoletni biseksualny Tanner przeprowadza się z wyluzowanej Kalifornii do mormońskiego Provo, gdzie ta tolerancja i otwartość na jego orientację nie jest już zbyt widoczna, więc chłopak znowu zaczyna ukrywać swoją tożsamość. No, ale los chciał, że w ostatnich miesiącach nauki w tym mieście Tanner będzie musiał pracować nad projektem z chłopakiem, w którym jest szaleńczo zakochany, ale który jest bardzo konserwatywnym mormonem. No i jak tu żyć? Fake Dates and Mooncakes. Jeden chłopak pracuje w knajpie i rozwozi jedzenie, aż trafia do drugiego, który otwiera mu drzwi w bokserkach Armaniego. Widocznie to jest istotne, skoro to zaznaczyli w opisie. Pan Armani zaczyna coraz częściej odwiedzać naszą knajpkę, aż proponuje poznanemu koledze fake dating podczas rodzinnej uroczystości. Kto by się spodziewał zakończenia, prawda? Felix Ever After, w którym to tytułowy Felix jest czarnoskórym, queerowym, transpłciowym chłopakiem i on bardzo chce przeżyć miłość, poczuć te sławetne motylki w brzuchu i aby ktoś to uczucie z łaski swojej szczerze odwzajemniał. I o ile on jest pewien swojej tożsamości, no to nie można tego powiedzieć o osobach go otaczających, szczególnie gdy zaczyna dostawać transfobiczne wiadomości i ktoś ujawnia jego zdjęcia sprzed korekty płci. Heartbreak Boys to historia o złamanych sercach i sklejeniu ich na nowo. Dwóch chłopców, jeden bardzo nieśmiały, drugi ekstrawerty, którego wszędzie pełno, zostają sami, to znaczy ich eksy wrzucają sweetaśne foteczki do internetu, pokazując swoje szczęśliwe życie, więc nasi bohaterowie stwierdzają, że o, nie ma tak łatwo, oni też nagrają roleczkę o tym, jak świetnie spędzają ze sobą czas. No i to też można się domyślać, do czego to udawanie relacji doprowadzi. Dajcie znać, jakie inne tytuły dorzucilibyście do tego zestawienia. Inne tematyczne listy książkowe, które mogą Was zainteresować, podrzucam w kartach i w opisie. Tam także linki do moich social mediów. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia niebawem. Pa!